Witam wszystkich serdecznie ze studia Armagedon. Ziemia nadal jest płaska, a ja mam ekstra humor. Ojej, jak ja to kamerę postawiłem. Tak nie może być przez cały odcinek, bo będziecie na co innego patrzeć, co innego widzieć. Boże, jaka ja mam wielką głowę. To przez was i przez te myślenie i przez te wszystkie pytania, które mi zadajecie. A ja nie znam na nie wszystkie odpowiedzi. Słuchajcie. Chciałem dzisiaj zrobić odcinek taki krótki, dość szybki i sprecyzować mniej więcej, o co chodzi w szuraniu, o co chodzi w teoretyzowaniu, o co chodzi w doszukiwaniu się prawdy i podważaniu rzeczywistości, która nas otacza. Chciałem zrobić taki odcinek instruktażowy na prośbę grupowiczów z Szurlandii, na prośbę ludzi, którzy dopiero zaczynają przygodę z teoriami spiskowymi. Ludzie, którzy wchodzą właśnie bardzo nieśmiało w ten świat tych wszystkich czarnych organizacji, zła, kłamstwa, brudu. Zacznę od tego, że nie ma na to instruktażu, moi kochani. Nie jest to reguła. Wiecie dlaczego? Ponieważ każdy człowiek rozpoczyna to poprzez pewne wydarzenie. Po to całe dzieciństwo nas programują, po to mamy szkoły, religie, nakazy społeczne, kulturowe i tak dalej, aby te programy były bardzo silne i bardzo trudne do zdjęcia, do pokonania tego wszystkiego. Potrzeba impulsu. Tym impulsem, moi kochani, są przeważnie wysokie emocje. Na przykład, kiedy mocno kochasz i zostaniesz zdradzony, coś się w tobie otworzy, żeby na drugi raz patrzeć i uważać. To jest logiczne, to każdy to wie, prawda? Ale kiedy ten impuls i ta miłość była naprawdę mocna i ten impuls był bardzo silny, wtedy następuje podważenie jakiejś wartości, jakiegoś filaru, w coś, co wierzyliśmy, w to, w coś, co pokładaliśmy tą wysoką emocję, nie tą niską. Takie wydarzenia w życiu są dobre i złe. Takie wydarzenia to na przykład zarobienie pierwszego miliona. Rozumiecie? Kiedy człowiek zarobi ten pierwszy milion, powiedzmy w miesiąc, bo weszła mu fajna apka i akurat milion ludzi kupiło ją za 1 zł i wpadł komuś ten milion złotych na raz, ten człowiek wtedy zrozumie, czy dla niego bogactwo i pieniądze to jest to, co miało być, czy nie. Ale to też jest wyższa emocja. Rozumiecie mnie, co chcę powiedzieć? Chodzi o ogół. Dla kogoś to będzie tragedia i śmierć w rodzinie. Dla kogoś to będzie narodziny dziecka i złe zachowanie ludzi w szpitalu. Dla kogoś innego będzie to kompletne inne wydarzenie. I ci ludzie dojdą do teoretyzowania poprzez takie właśnie wydarzenie. Niektórzy otworzą się z tym na świat i zostaną wyśmiani przez otoczenie, rodzinę i tak dalej. Wtedy taki świeżo przebudzony człowiek zostaje znowu z programem społecznym i zaprogramowaniem społeczeństwa cofnięty w strefę wydawało ci się. Co ty pierdolisz? To przez te emocje. I taki człowiek cofa to w sobie i trzyma to tylko dla siebie. Już nie uzewnętrznia tego, nie rozmawia, nie szuka ludzi o podobnym przeżyciu, doświadczeniu, bo nie wie, że to doświadczenie przychodzi na różnych poziomach emocjonalnych, w różnych okresach naszego życia, w różnych okresach i czasach i tak to wygląda. I tacy ludzie cofają się i nie szukają tego i nawet nie wiedzą, że nastało właśnie po części przebudzenie. Przebudzenie nie jest zapaleniem światła w pokoju. Do przebudzenia dochodzi się poprzez odnajdywanie kolejnych rzeczy, z którymi nasze serce się zgadza. To nie jest tak, że ja przyjmuję rację tego pana lub tego, czego wyczytałem w internecie. I ja na podstawie wielu przeżyć życiowych, doświadczeń i tak dalej, chcę wierzyć w tą wersję, nawet jeśli się mylę. Rozumiecie? I teraz tak. Wielu ludzi rodzi się z takim darem. Nieuczciwie byłoby powiedzieć, że tylko emocja nas przebudza. Nie. Wielu ludzi ma to już.
Wielu ludzi ma to genetycznie z pokoleń, ponieważ ich dziadowie, pradziadowie, rodzice walczyli, nie dali się zaprogramować do końca i przekazali pewne wartości, które pozwoliły się wybudzić człowiekowi. Tak, moi kochani. Nasi rodzice świadomie lub nie, nasi dziadowie świadomie lub nie, może nasze geny transportują informacje w sposób dla mnie prosty łeb mam i nie ogarniam pewnych rzeczy naukowo, nie umiem ładnie o tym mówić, ale wierzę, że taka informacja z pokolenia na pokolenie może być przekazywana. Ten bunt możemy wyssać z mlekiem matki, jak to niektórzy mi mówią. Też tak jest, też to jest przebudzenie. Teraz to, jak wchodzimy w Szurlandię, a naprawdę wchodzimy w świat tych wszystkich teorii, jest, powiem, na zasadzie fundamentu lub filaru, na którym stoimy, na którym stoi nasz system wartości, czyli dom naszego spokoju i miłości. Wyobraźcie sobie taką wizualizację sobie zróbcie, że wszystko, co stoi wartością w waszym życiu, stoi na stole. Stół ma cztery drewniane nogi. Jednym jest rodzina, jednym jest religia, następnym jest ziemia, ojczyzna, a następnym jest hobby, pasja. Obojętnie, wymyśliłem to, po prostu na biegu, tak? Cztery nogi stołu, wszystko stoi na tych nogach. I w pewnym momencie wy dochodzicie do tego, że ktoś z waszej rodziny chce was okraść, oszukać lub robić coś za waszymi plecami, żeby nie sugerować, wiadomo. I ta noga zaczyna się chybać. Cała ta konstrukcja się majta. Ty o tym nic nie powiedziałeś, wychwyciłeś tą akcję i niestety miałeś rację. Stało się. Taka była prawda, ktoś chciał cię oszukać, ktoś z twojej rodziny. Ta noga została wyłamana. Ty zamiast opanować tą sytuację, wyjaśnić ją do końca i nie chować w sercu zawiści, nienawiści, chęci zemsty i tak dalej, nie ustawiłeś tej nogi z powrotem, nie dałeś przebaczenia lub nie załatwiłeś tej sprawy do końca lub się zemściłeś inaczej, nieważne, ta noga nie została naprawiona. W tym momencie, kiedy ty znalazłeś jeden podstęp, odwróciłeś się i chciałeś sprawdzić, czy ten podstęp jest też przy drugiej nodze. Zacząłeś grzebać przy swoim hobby czy przy czymś. I okazało się, że to też jest obłudą. Następna noga zaczęła się ruszać. Cała twoja konstrukcja zaczyna się chwiać. Masz dwie stabilne nogi i dwie zepsute. Ta noga rodzinna jest, ale ona się chyba. Nie jesteś pewien, czy ty się możesz na niej podeprzeć, bo raz już zostajesz zdradzony. Twoje hobby i przyjaciele, których do tej pory uważałeś za przyjaciół, ekipę z drużyny, klubu, czy subkultury, czy tej samego rodzaju muzyki, czy czegoś tam, okazali się, kurwa, fletami. I wszystko się trzęsie. Zamiast to zrobić, pozostawiłeś to, bo może nie byłeś silnym człowiekiem, może nie chciałeś grzebać się, bo z natury masz dobre serce, miłość, nie chcesz grzebać w rzeczach, które cię przerażają, są straszne, wywołują u ciebie mrok, lęk i to wszystko. Zwracasz się do trzeciej nogi religii. I szukając pomocy, zadajesz te same podstępne pytania i to też się zaczyna chybać. Zrozumcie, że przy trzeciej nodze, na jednej nodze i trzech chybiocących nie macie żadnego fundamentu. To nie są żadne filary. To już jest konstrukcja zagrażająca życiu tobie i twojej rodzinie. A dlaczego? Twoje szaleństwo, pod podejrzewanie wszystkich o spisek, podgadywanie, szpącenie i szukanie tego sprawia, że w oczach ludzi patrzących na ciebie stajesz się wariatem, stajesz się psychopatą, stajesz się osobą podejrzewającą wszystkich o zło, stajesz się osobą jakąś dziwną i ten. Przebudzenie boli.
Przebudzenie boli, bo przebudzenie odbywa się samotnie. Nie budzimy się razem w mieszkaniu na jeden klik, zapalenie światła i wszyscy razem otwieramy oczy. Każdy w rodzinie, w domu otwiera oczy w innej sekundzie, minucie i każde jego przebudzenie wygląda tak samo. Chcę jeszcze wrócić na chwilę do tej ciepłej kołderki, poduszeczki, wtulić się jeszcze raz, chociaż na te parę minut zamknąć oczy. Kiedy dopiero powraca do nas świadomość powoli. Nikt nie lubi momentu przebudzenia, jest to moment samotności. Moją radą dla was, radą na podstawie przeżyć i doświadczeń, które odczułem na własnej skórze, które przeżyłem, moją radą dla ludzi, którzy wchodzą w ten świat i ten świat jest mroczny, dla ludzi, którzy idąc spać są wciąż pełni lęku, obawy, zdenerwowania, nierozumienia tego wszystkiego. Chciałbym powiedzieć w ten sposób. Kiedy coś zwróci waszą uwagę, kiedy na jakiś temat szukacie teorii, weryfikujecie tą informację, próbujecie ją udowodnić lub obalić. Dobry szur stawia się w trzech pozycjach, a nawet czterech. Mówiłem o tym na moich filmikach. Owca, pasterz, gospodarz i wilk. Jak umiesz obejrzeć coś jako osoba, która to robi i osoba, której jest to robione, lepiej zrozumiesz mechanizmy. Jak usuniesz jakiś filar i odkryjesz gdzieś spisek, kłamstwo, spróbuj uzupełnić ten filar. Spróbuj sobie to wyjaśnić, dać odpowiedzi, które ciebie usatysfakcjonują, bez względu na to, na rację, czy ktoś ci to klepnie, czy nie. To ma tobie w sercu zagrać. I wtedy dopiero bierz się za odkręcanie kolejnej nogi. A jak już ustawisz tych filarów, niekoniecznie cztery, bo możesz ustawić ich 10. I będzie to twoja hierarchia wartości rzeczy nietykalnych dla ciebie, ważnych, od 1 do 10. Te 10 rzeczy stanie się filarami twojej rodziny, domu i wszystkiego. Kiedy jeden się zachwieje, ty wiesz o tym, że musisz to wyjaśnić. Nawet jeśli ten filar był filarem fałszu, fikcji i iluzji, postaraj się w sercu postawić tam coś, co będzie od tej pory miało wartość, ale już według ciebie, nie według medii, programu, wychowania i narzucenia ci opinii i tego, co masz myśleć. Odniosę się teraz jeszcze raz tutaj do płaskoziemców. Dzięki i szacunek, moi kochani, witam was na grupie, jesteście moimi braćmi i siostrami. Jeszcze raz skomentuję dla tych, dla których ta teoria jest absurdalna. W naszych głowach nie jest to teoria, a prawda. Teorią jest glob. Jeżeli chcecie przedstawiać mi szereg naukowych dowodów, nie jestem zainteresowany nawet czytaniem tego, bo encyklopedię to sobie mogę czytać. Oni napisali encyklopedię, oni zrobili Wikipedię, oni zrobili Google. Jeśli oczekujecie, że tam znajdziecie naukowe dowody na to, w co ja wierzę, to nie znajdziecie, bo to, w co ja wierzę, jest w moim sercu. Ja jestem tego przekonany i tego doświadczyłem. Rozumiecie? I choćbyście stanęli w 20 milionów, to, że 20 milionów mówi mi, że nie mam racji, nie znaczy, że jej nie mam. Jeżeli wszyscy myślą tak samo, to na pewno się mylą. Takie jest moje, moi kochani, zdanie. I teraz. Otwartość na to, co my piszemy i mówimy na grupie, polega na tym, abyście łapali sobie temat, który dla was jest ciekawy, który wy rozumiecie i takiego szuranka uczcie się. Nie ma tematu, który mógłby was wprowadzić w ten świat. Nie ma instrukcji, kroków, na jakim poziomie szurania ktoś jest i odkrywania prawdy. Nie. Jeżeli natraficie
już, naprawdę, a o tej prawdzie otwarcie napiszecie z przekonaniem, to wtedy pod waszymi komentarzami pojawią się ludzie o podobnym przekonaniu do was. W dyskusji z wami naprowadzą was na kolejne nieścisłości w najróżniejszych tematykach. Jeżeli będziecie poruszać się na sferze politycznej, religijnej, duchowej, ezoterycznej, okultystycznej, naukowo-fantastycznej, duchowej, empirycznej, obojętnie, poziomów szurania jest tyle, ile jest poziomów kłamstw. Jeżeli mama, w dodatku samotna, ma dwójkę lub trójkę dzieci, kredyty i ona żyła w tym systemie, a ten system zawiódł, to ta mama szuka odpowiedzi. Trafia na grupę spiskowców, gdzie wypisuje się i mówi się rzeczy, które sprawiają, że po pół godziny lub godzinie trzeba wyłączyć wszystko w domu i się cholera jasno uspokoić. Bo człowiek ma obawy, lęki, nie tak został nauczony świata, nie tak ten świat rozumie, a ci wszyscy psychopaci muszą być szaleni, wypisując te głupoty w internecie. No nie. No nie. Dawkujcie i obserwujcie siebie. Obejmujcie swoim rozumem tylko to, co was interesuje w danym momencie. Skupiajcie sobie uwagę na jednym temacie, mrocznym lub mniej mrocznym. Ten temat zawsze poprowadzi was do następnego pokoju, do następnych drzwi. Zawsze. Z każdej teorii wychodzi 10 następnych. Z każdych 10 następnych wychodzą następne. Dziś, moim zdaniem, jest za późno przerabiać te wszystkie teorie. Dlatego stworzyłem Szurlandię, aby zdecydowanie kierować i mówić ludziom, które teorie to ślepe zaułki lub po 2-3 miesiącach czytania artykułów i kolekcjonowania wiedzy doprowadzą was donikąd, do złych emocji, uczucia, które spowoduje, że będziecie czuli zwątpienie, beznadziejność, fałsz i kłamstwo wszędzie, a świat ten wam wyda wam się ohydny. Wtedy znowu będziecie chcieli przytulić się do systemu i objąć go spokojem, bezpieczeństwem i tym wszystkim. Kończy mi się czas nagrania. Moi kochani, dziękuję wszystkim za uwagę. Mam nadzieję, że pomogłem wam i mam nadzieję, że moja Szurlandia będzie domem przyjaźni, braterstwa i nie kłótni i na siłę wpajania mojej racji komuś. Tu nie o rację chodzi. Łączmy się, bracia i siostry. Kocham.